Dzisiaj mamy trójkę gości. Przyjadą. Mamy kolację gotową. Ależ oczywiście. Wszystko jest dopięte na ostatni guzik. Pokoje są posprzątane. Dokładnie tak, jak mówiłaś. Myślę, że goście będą zachwyceni. Muszą być zachwyceni. Wiesz, że to marketing szeptany to najlepsza rzecz na świecie. Ja ufam ci, Dawid. Jesteś zawsze taki dokładny. Ada, przestań. Naprawdę, jak ty zaczynasz prawić mi komplementy, to ja się robię cały czerwony. Wiem, no przecież widzę. No. No dobrze. To o której się spodziewamy pierwszych? No myślę, że no bo przesunęliśmy ostatnio dobę. Tak, dobę. No, tak wiesz, mamy taką moc, przesuwamy godziny. Robimy co chcemy. Tak. Trochę tak, jakby to był nasz hotel. Trochę tak. No ale właściciela dawno tu nie było, więc... Tak, no wymyślił nazwę i wziął i pojechał. No właśnie. Madejowe łoże. W sumie nikt się nie boi tu przyjeżdżać. No myślę, że wszyscy są zaintrygowani. Po prostu tak patrzą, o rety, dlaczego to madejowe łoże? I pewnie przyjeżdżają zobaczyć. Z ciekawości. No, tak, tak. Tutaj kluczyki mam w skrzynce, czyli na pewno jesteśmy gotowi. Tak, tak. No ja osobiście chodziłem, sprzątałem, byłem w kuchni. Wszystko jest przygotowane, jedzenie czeka. Podarunki? Tak, tak, są. Też są na łóżkach. Tak, 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 tak. A powiedz mi, ten pokój VIP-owski, zastanawiam się, komu go przydzielić, ale to zobaczymy. Myślę, że to niech to będzie dla pierwszej osoby, która wejdzie. Dobra, tak zróbmy taki eksperymencik. Dawid, masz pomysły? No, ale posprzątaliśmy go. Posprzątaliśmy. Tak, na pewno. Może sprawdź. Dobra, ja lecę sprawdzić. Dobra. Czy tam nic nie zostało? Dobra, a ja czekam, no już lada chwila, może się ktoś zjawić. Dobra, dobra. Dzień dobry! O, dzień dobry! Dzień dobry, dobrze trafiłam. Madejowe łoże, tak? Tak, 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 zapraszam serdecznie. Tak, no. Niech będzie nawet i madejowe, byle było cicho. Cicho macie, prawda? Tak, jest bardzo spokojnie, komfortowo. Bardzo się cieszę, bo ta ostatnia doba, to cały tydzień, ale doba przeważnie, dała mi tak w koń, że marzę tylko o tym, żeby była cisza, spokój. Żadnych dancingów tutaj nie będzie w ten weekend, co? W sobotę szykujemy, nie, ale to na dole będzie taka delikatna muzyczka. To ja bym poprosiła, nie wiem, na którym piętrze jest pokój, który zabukowałam, ale gdyby była pani łaskawa, dać mi jak najwyżej. Dobrze? Może się przedstawię. Stefania Kociulek. Bardzo mi miło, już rezerwowałam w zeszły wtorek. Stefania. O, tak, mam. Kociulek, tylko Kociulek. Proszę nie popełnić błędu literówki, bo... Wszystko jest dobrze zapisane. Mamy jedną Stefanię na ten weekend, panią Stefanię. Tak. To ja dam... Taki bardzo komfortowy pokój. O! Powiem pani w sekrecie, że mamy go tylko dla VIP-ów. Ojej! Trzecie piętro. Trzecie, to najwyższe? To najwyższe. To się cieszę. Pokój numer 10. Pokój numer 10, dobrze. Bardzo ładny zgryz pani ma. A, dziękuję, dziękuję. Bardzo ładny zgryz. Naturalny czy było prostowane? Powiedzmy, że naturalny. A, czyli było. Nie, pani, przepraszam, to takie zboczenie zawodowe. Rozumiem, jest pani ortodontą? Nie. Protetykiem, ale nie wykonuję zawodu, jednakowoż pasja została. Rozumiem, a to moje naturalne, ale gdybym kiedyś potrzebowała... To ja prowadzę schronisko, więc nie do mnie, ale jakby co, jeszcze mam kolegów. Dobrze. Dobrze, to trzecie zapraszam. Piętro, tak? Tak, pokój tak. Numer 10, proszę. Dobrze. Kluczyki. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że łóżko jest duże. No, dziękuję, dziękuję bardzo. Bardzo proszę, dobrego wypoczynku. Tak? Jeszcze jedno, kolację od której? Od 18. Do której? Do 20. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. No, to pani Stefania rozlokowana. Mam nadzieję, że Dawid posprzątał. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry.
Trochę tu ciemno. Dzień dobry. Takie mamy klimatyczne światełko, no już pod wieczór. Klimatyczne, ciemne światło, tak, rozumiem. W każdym razie jestem gościem państwa, przyjechałem się zameldować. Tak, domyśliłam się. Alojzy, moje imię. Pani gdzieś tam pewnie ma to zapisane z rezerwacji. Tak, mam. Pan Alojzy. Kokpitowski. Kokpitowski, tak, oczywiście, Boże, pani, że mam. Słyszała, obiło się o uszy, oczy, tak, czy o coś innego. W każdym razie, tak jak się umawialiśmy, pokój VIP jest jakiś, tak? Jest taki wice-VIP, powiedzmy. Co znaczy wice-VIP? Prawie VIP. Jest naprawdę bardzo wygodne łóżko. Jest bardzo komfortowy pokój, przestrzenna łazienka, duża szafa i piękne, ogromne okno. Wice to znaczy, że jest jeszcze jakiś lepszy. Ale już akurat zajęty. Ale ten jest prawie najlepszy. Prawie najlepszy. To tak jak... A, tak właśnie. Ostatnio byłem prawie najlepszy na rozdaniu nagród. Na pewno będzie pan zadowolony. To jest drugie piętro, pokój numer 8. Numer 8, okej. Drugie piętro, 8. Trafię. Ktoś zaniesie moje bagaże? To kolega pewnie. Już jestem. Jestem. Dzień dobry. Jestem Dawid i będę... Między innymi nosił pańskie bagaże. A co jeszcze pan będzie między innymi? Dawid doskonale gotuje. Tak, całe jedzenie, które będzie miał pan okazję spożywać podczas pańskiego pobytu w naszym hotelu, jest przygotowane specjalnie przeze mnie i specjalnie dla państwa. Trochę się boję tego braku wąskich specjalizacji, ale dobrze. Ale na drugie proszę... Gwarantuję, że skosztuje pan pierwszego kęsa i będzie pan kupiony. Tak, my jesteśmy rozwojowi w każdej dziedzinie. Wszyscy we wszystkim się doskonalą. Doskonalą. Wolałbym, żeby byli doskonali. No dobrze, nie przedłużajmy. Na pokoje. Pokój numer... 8, drugie piętro. Oczywiście, że 8. Wspaniały pokój, proszę pana, wspaniały. Jeden z naszych najlepszych, jakie mamy. Muszę panu powiedzieć... No, czyli dwójka już dotarła. A ja tu mam jeszcze wpisanego jednego gościa. Hop, hop, hop! Dzień dobry, zapraszam do recepcji. O, jak tu przyjemnie, klimatycznie ciemno. Prawda? Takie wyjątkowe, delikatne światełko. Dzień dobry, ja Przemysław Kurka, byłem tutaj zameldowany już kiedyś. Tak jest, już pan był, ja pamiętam. Ale wtedy pan nie przyjechał sam. Nie mówmy o tym. Rozumiem. Potrzebuję troszkę spokoju. Czy ten pokój, który zarezerwowałem, ten taki w piwnicy, ciemny, bez okien, to on będzie? Co prawda przeznaczyłam panu na pierwszym piętrze pokój numer 6. Ten w piwnicy jest troszkę magazynem, ale Dawid wszystko tam za chwilę uprzątnie. Tak? O. Więc dosłownie 10 minut i będzie pan miał ciemny pokój. Czy tam w piwnicy jest wilgoć? Pełno wilgoci? Wie pan, no niedawno osuszaliśmy pomieszczenia. O nie! Ale jak to w piwnicy, no różnie może być. Ta? Dawid ostatnio mówił, że tam gdzieś troszeczkę kran przeciekał, więc nie wiem, czy jakaś woda nie podlała. Ale jeśli tak, to coś na to zaradzimy, proszę się nie martwić. Nie, proszę tak zostawić. Oby troszkę pleśni było... O, pan Przemysław! dzień dobry panu! Witamy ponownie. Proszę nie mówić, pokój na dole. Oczywiście. Zaraz, nie wiedziałem, że pan przyjeżdża, panie Przemysławie. Uprzątnę, bo mamy tam kilka rzeczy zostało. A niech będą. Naprawdę? Oczywiście. Byle jakieś łóżko, ale też dostęp do ścian. Ściana, łóżko, no. Ściana, łóżko, to jest to, co mnie interesuje. To nasza specjalizacja. Oczywiście. A swoją drogą, coś pan ma pod okiem jakby.
A to coś mi tutaj, prawdę mówiąc, zaczęło tak osiadać, ale... Bardzo ciekawie. W sensie? On tak wygląda jak Nocturnus carapintus. Ale... Ojejku, to jest groźne. Mam Nocturnus carapintus? Dawid... Czy ty widziałeś, że ja mam Nocturnus carapintus? Nie wiedziałam, Dawid, czy to jest zakaźne. Nie. Nie? Proszę poczekać, aż się rozwinie. Dlaczego nie powiedziałaś mi, że mam Nocturnus carapintus? Nie zauważyłam, patrzę w twoje oczy. Ale to tak bardzo punktowo. To czy mogę już iść do pokoju? Tak. Pójdę oczywiście z panem, panie Przemysławie. Wezmę te bagaże i zaprowadzę pana. Dawid, masz klucze? Tak. W pokoju numer 10. O, jest łóżko. Jakie duże łóżko. Cudownie przysiąść choć na chwilę do... Ała! O, co to jest? Co to jest? Mata nabijana gwoździami? Przewiązana wstążeczką. No piękny prezent hotelowy, dziękuję bardzo, naprawdę. O, całe szczęście, że się nie rzuciłam na to łóżko całym ciałem. Kto ma takie... Dobra. Mata niech sobie poleży na... Nie, na podłodze lepiej nie, bo jeszcze nadepnę. To może matę położę na fotelu. O, proszę bardzo. Matę na fotelu. I do łóżeczka choćby na godzinę przed kolacją. O matko. Komary. Błagam. Kiedy myślałam, że nie ma nic gorszego od sfory szczekających psów i miauczących kotów, to tak komary. Paskud jedno. Pokój numer 8. Oj, długa to była droga. Będzie co opisywać. Jezu, jakie małe to łóżko. To jest chyba wicełóżko. No nic. Dobrze, czas się rozpakować. Dawid sobie poradził z tą maszyną do pisania. To dobrze. Że ma kto nosić. Dobrze wiedzieć, że mam jak i kogo wykorzystywać. Muszę. Co to jest? Co? Dlaczego w mojej maszynie brakuje z? Może w torbie? Nie. Zgubiłem literę. No nic, nie po to tu przyjechałem. Alojzy, nie po to tu przyjechałeś. Nie po to tu przyjechałeś, skup się. Masz się odprężyć i miło spędzić czas. Skup się na tym. Dlaczego ja ciągle mówię do siebie? Pisarskie nawyki. Dobrze. Muszę poszukać jakichś wskazówek. Jak ją mam znaleźć? Skąd mam się dowiedzieć na temat miejsca spotkania? To wszystko takie tajemnicze, nieokreślone, ale... jednocześnie przywodzące miłe, ciepłe uczucie ekscytacji na myśl o przygodzie, na czymś odmiennym, innym, niespotykanym. Nie mogę się doczekać, aż ją spotkam. Pokój piwnica. Te ściany pachną jak w lesie w 98.
kiedy znalazłem najlepszy okaz. Najbardziej dorodny i najmniej zjedzony przez te robale. Chociaż mówią, że te żarte przez robale są najbardziej zdrowe i mięsiste, to jednak uwielbiam ten zapach. Co ja tu znajdę? Muszę znaleźć jakieś źródło, jakąś wodę i zalać tu wszystko wodą. Może sąsiad z góry mnie zaleje. To jest dobry plan. Zalanie. Restauracja. Pora kolacji. Dawid, jesteśmy gotowi? Czy już dzwonić dzwoneczkiem, że kolacja? Jeszcze momencik. Tylko muszę spojrzeć na ciebie, czy... Przepraszam bardzo. Tak. Nie chciałam przeszkadzać, ale mam jedno zastrzeżenie. W moim pokoju jest pełno komarów. Chciałam się zdrzemnąć przed kolacją, no i całe półtorej godziny spędziłam na klaskaniu. To jest, prawdę mówiąc, jeden z pomysłów założyciela tego hotelu, żeby... Pomysłów, tak, na goszczenie gości hotelowych, żeby dać trochę wyzwania w hotelu, w pokoju. Proszę pana. Tak? Ja bardzo doceniam myśl artystyczną i przewodnią wszystkich właścicieli hoteli, ale ja naprawdę płacę pieniądze za pokój na weekend, nie po to, żeby mieć wyzwania, bo ja tego mam dosyć w domu, proszę pana. Pan nawet nie uwierzy, jak ja miałam życie pełne wyzwań i to od samego początku. Począwszy od zawodu wyuczonego, przez praktyki, skończywszy na zawodzie, który wykonuję teraz. Wyzwania mam dosyć, ja chcę się wyspać, jeżeli nie... Ja panu oświadczam, państwu obojgu, że jeżeli nie usuniecie tego wyzwania komarzego z mojego pokoju, to ja będę spać tutaj, w holu, na tej kanapie. Tu jest tak ciemno i przyjemnie, że oczy same się kleją. Więc po kolacji, jeżeli okaże się, że nadal są komary, to ja tu przychodzę spać. Nie trzeba. Ja sam je nałapałem, to sam je połapię je ponownie, bo ja... Wiem, jak latają, więc pójdę, złapię i usunę. Proszę się nie martwić, naprawdę. Dawid się naprawdę na tym zna. No dobrze, to ja w takim razie na kolację, tak? Tak, bo tak, mieliśmy szkolenia też właśnie z łapaczy komarów i rzeczywiście... Niesamowite. Jestem łapaczem drugiego stopnia. O, no to mam nadzieję, że nie sprawią one panu problemu. Ja przepraszam najmocniej, że tak uderzam w takie dramatyczne nuty i jestem taka roszczeniowa, ale naprawdę ja potrzebuję tego odpoczynku, ciszy, spokoju. Oczywiście, jakby wszystkie takie uwagi są dla nas bardzo cenne. Tak, my po prostu uznaliśmy, że komary to tacy terapeuci, że można skupić myśli na czymś innym w oderwaniu od codziennych trosk. Ale tak, Dawid. Fascynujące. To którędy do restauracji? Tutaj na wprost. Dziękuję. Czy szef kuchni serwuje może pasztet? Oczywiście, że serwuje. Cudownie. Oczywiście, chociażby, tak. No to może jeszcze ten wieczór da się uratować. To dziękuję bardzo. Sam robiłem ten pasztet. Trzeci stopień paszteciarza zrobiłem, więc mam nadzieję, że pani podniebienie doceni. No to ja w takim razie zamawiam od razu porządny kawał pasztetu. Dziękuję. To oczywiście. Siadam gdzie chcę. Dziękuję ślicznie. Mamy muchozol? Muchozol? No a połapiesz te komary? No, a to nie muchozolem, to przecież jak będę rozpylał, to muchozol będzie wtedy się wdycha to. Przepraszam bardzo. Ja mam takie pytanie. Tak? Kto ma pokój nad moją przyjemną piwniczką? Pokój na parterze i na pierwszym piętrze jest czasowo pusty, ale na drugim piętrze pokój numer 8 ma nasz gość, pewien miły pan. Pewien miły pan. A będzie dzisiaj na kolacji? Myślę, że tak. Wszystkich gości zaprosiliśmy.
A przy którym stoliku siedzi? Czyżby przy tym z karteczką pokój numer 8? Dokładnie. To obok mnie. No dobrze, dobrze, dobrze. Zjadłbym na kolację risotto z prawdziwkami. Już przynoszę. Pasztet albo risotto. Nie jest to najbogatsza karta, jaką widziałem. Panie Dawidzie? Tak, słucham. To tak zawsze będzie tu ten codziennie, że tylko dwa dania do wyboru. Panie Dawidzie, przepyszny ten pasztet. Ja jeszcze jedną dokładkę poproszę. Cudowny, cudowny. Czy komuś herbaty? Troszkę mało grzybów w tym risotto. Doniosę. Więcej grzybów, dobrze. Jutro będzie na pewno coś innego, pani Aloizy, więc inne dania, nadal dwa, ale czy ma pan może jakieś życzenie? Krewetki. Nie mamy. Owoce morza były w zeszłym tygodniu. Tak, nie chcemy się powtarzać. No dobrze, ten pasztet to z czego? Tutaj z pobliskich tak naprawdę naszych zasobów. Tak. Z pobliskich zasobów, pasztet z pobliskich. Leśnych, tak. To ja poproszę to risotto. Risotto. Oczywiście. Nie borówkowe. Ma pan racji, jeżeli mogę. Tak. Dosiądę się może. Bardzo proszę. Bo szłam do pokoju, ale nie ma pan racji. Ten pasztet jest po prostu przepyszny. Ja wiem, co mówię. Ja jeżdżę po Polsce i zawsze zamawiam pasztet. Są przeróżne pasztety. W różnych dzielnicach Polski zauważam różne tendencje. No ale ten bije wszystko na głowę. Ja jeszcze do końca nie wiem, z czego ten pasztet jest. Tak obstawiałabym królika na poły z indykiem. Ale jeszcze nie do końca. Królika na poły z indykiem? Poproszę to risotto, tak. Niosę. Nie ma pan racji, ale no cóż, nie będę przekonywać. Życzę miłego wieczoru. Do widzenia. Do widzenia. Witam, sąsiedzie. Dzień dobry. Przemysław, ale można mówić Przemek. Alojzy, ale można mówić Alojzy. Słyszałem, że ma pan pokój prawie nade mną. Prawie. Ciężko mi to stwierdzić bez określenia tego, gdzie mieszkamy. Ja na dole. Na górze. Tak, czy tam w pokoju pan ma wannę? Czy prysznic? Mam wannę. Prysznic również, ale... Tak? I prysznic i wannę? Dość niecodzienne pytanie. A czy mógłby pan odkręcić i prysznic, i wannę dziś? Nie spodziewałem się tak obfitej kolacji, obfitej w różne niecodzienne sytuacje i namolnych gości. Ale gdzież tam? Którzy będą mnie próbowali namówić. Czy to na pasztet, czy to na obfitą kąpiel. Dobrze, odkręcę tę wodę, tylko niech pan już sobie stąd idzie. Dobra, no dziękuję. Tak jej nie odkręcę. Ale chociaż sobie poszedł. Godzina później w pokoju numer 8. Kurde. Kto tam? To ja. Proszę. Jest tu jeszcze pan z dołu, ale najpierw ja wejdę, nie będziemy tak tłumnie. Potrzebuje pan ręczniczków? Nie potrzebuję, bo znalazłem w łazience dwa. Aha, były, bo właśnie były. Nie byłam pewna, czy Dawid przyniósł. Były, dziękuję. Może zostawię jeden? Może się przyda na później? Chce mi zostawić ręcznika? Może to ona? No dobrze, poproszę, proszę zostawić. To może wejdę i położę w łazience.
Dobrze. A pan czemu tu przyszedł? No czekam no czekam, aż pan odkręci, tak jak się umawialiśmy. Chce ze mną kręcić, może... Mam nadzieję, że to nie on. Odkręcę, zaraz odkręcę, proszę iść do siebie. Dobra, to czekam. Czy jeszcze pan czegoś potrzebuje? Niebrzydka. W zasadzie tak. A co takiego? To łóżko, wydaje mi się takie wice. Wice łóżko? Wice, takie mniejsze niż przywykłem. Rzeczywiście jest pan bardzo wysoki. To ja może przyniosę krzesła takie mięciutkie, pod nogi wystarczą. Potraktujemy to jako przedłużenie łóżka. Dobrze. Testowałem je. Nie wiem, czy zwróciła pani uwagę, że jest nieco niewygodne. Łóżko? Łóżko, może pani sprawdzić. O, nikt się nie skarżył. Dobrze, ja się położę. Rzeczywiście coś tu jakby... Jakiś guzik z materaca wystaje. Albo szef. Ja mogę wypruć. O, guzik! Ja wypruję ten guzik, żeby było panu wygodniej. Wydaje mi się też dość wąskie, ale może to akurat plus. Pani zobaczy, jak się to położę obok. No. Prawda? Poranek dnia następnego. Więc panie Dawidzie, ja jestem zachwycona, naprawdę zachwycona. Nie podejrzewałam, że ktoś w ogóle na świecie ma taką moc wypędzania komarów. To musi mi pan powiedzieć o tym coś więcej. Fujarka. Fujarka. To tak jak ze szczurami. Niesamowite, naprawdę niesamowite. Ale ja przepraszam najmocniej. Ale ja naprawdę... nie ma powodu. No właśnie... Pani Stefanio. Ja nie chcę marudzić, panie Dawidzie, ale... Nie mogłam w nocy znowu spać. Nie. Bo najpierw spod spodu dobiegały mnie jakieś śmichy, chichy, jakieś stukoty, jakieś trzeszczenie sprężyn materaca, zupełnie jakby ktoś po nim skakał. Nie, niemożliwe. Potem trzasnęły drzwi, a potem przez 4 godziny, proszę pana, od godziny 1 do godziny 5 stukała maszyna do pisania. Nie, no nie. Pod panią mieszka pan Alojzy i mieszka sam. To już dziwne, żeby tam były jakieś hałasy, jakieś śmichy, chichy. No wie pan co, jeżeli ktoś mieszka sam, to wcale nie oznacza, że nie będzie hałasował, proszę pana. Wsadzi pan takiego Bernardyna, samego, do końca. To proszę pana, miska tylko zasuwa po kratkach. Ja wiem, co mówię, panie Dawidzie, ja wiem, co mówię. Więc gdyby pan tak był łaskaw zainterweniować i pogadać, no mnie nie wypada. Ja sprawdzę nawet kamery monitoringu na korytarzu, czy no bo oczywiście nasz hotel nie zezwala na zapraszanie kogoś z zewnątrz. Więc... Znaczy ja tego wcale nie implikuję, tylko mówię, że no było po prostu bardzo głośno. No, ja znowu rozumiem. Jestem niewyspana, więc oczywiście. Jeszcze jedną mam prośbę, gdyby tak. Mi mógł pan polecić. No, w którym miejscu poza moim pokojem, bo się znowu boję, że pan z dołu zacznie jakieś hałasy. Gdzie mogłabym się zaszyć, żeby tak zażyć 2-3 godzin snu, co? Zaszyć się, żeby mm-hmm. zażyć snu. Tak, 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 tak. No najlepiej w takim razie w saunie. Co? To u was nikt z sauny nie korzysta? No, to ja bardzo chętnie. Jest wolna. To ja bardzo chętnie, bardzo chętnie. Tym bardziej, że dzisiaj, jak państwo mi mówili, będzie jakiś dancing, to ja się muszę wyspać, bo inaczej po prostu. To polecam saunę, bo rzeczywiście jest wyciszona, jest cieplutka. O. I jeżeli zgłosi się pani do mnie odpowiednio wcześniej, to kluczyk daje pani i jest pani sauna na wyłączność. To ja się zgłaszam. No to mam kluczek. Dziękuję, jest pan po prostu aniołem. Proszę przestać. Wykonuję swoją pracę. Godzina później w recepcji. Dawid, ale czemu ja ci się muszę tłumaczyć? Ja po prostu poszłam zanieść ręcznik, więc prawidłowo widziałeś w kamerze, że wchodziłam do pokoju numer 8. To jest nasza praca. Tak, tak, tak. No, rzeczywiście, nasza praca polega na tym, żeby umilać naszym gościom pobyt.
Ale dlaczego wyszłaś po godzinie? No bo w pokoju numer 8 jest pan pisarz. I jak to ci powiedzieć, potrzebował trochę weny twórczej. No aha, i trochę pomysłów mu poddałam. Nie rób ze mnie idioty, proszę cię. Nie robię tego, Dawid. Wiesz, że jesteś dla mnie jedyny na świecie. Ada, Dawid. Rusza ci się powieka. Ach. Zasłonię. To nic nie da. Już zauważyłem, że się ruszała. Nie cofniesz czasu, Ada. Moje serce jest przebite. Dawid, nie krwawi. Zawsze musisz poznać po tej powiece, że... Przepraszam. Ja chciałem złożyć reklamację. Oczywiście. Jak to? Tak? Bo w ogóle nic nie przecieka. Ani rury nie przeciekają, ani sufit nie przecieka. Nic w tym pokoju, w tej piwnicy nie przecieka. No to chyba dobrze. Niedobrze. No niedobrze. No miało lecieć z góry. Jak to? Kolega, który mieszka nade mną, miał tam puścić wodę i nic nie leci. Mieliśmy izolatora w te wakacje i zaizolował bardzo dokładnie wszystkie pokoje, wszystkie łazienki, więc to się teraz tym szczycimy. Tak, wszystko jest idealnie naprawione, nie ma awarii. Tak, to ja bardzo proszę to odnaprawić, bo po prostu nie zapłacę za pobyt tutaj. Nie po to przyjechałem, żeby być takiej czystej ściany, tak, no nie, brakuje mi słów. Ale zaraz, panie Przemysławie, ale dlaczego potrzebuje pan wilgotnej, czy też brudnej ściany, panie Przemysławie? Nie brudnej, tylko z perspektywą. Ściana na podkład. Z perspektywą, to może nośna? Może z dużym oknem? A może tak? Nie, bo to jest przecież piwnica, to dlaczego? Nie chciał okien. Może chodzi mu o nośną, żeby mógł podsłuchiwać? Panie Dawidzie, a panu to rośnie. Rośnie. No widzę. I wyrasta coś nowego. O! Dawid, pokaż twarz. Jak nie ściana, to policzek. Twarzą. Rzeczywiście, coś ci tam rośnie pod okiem. Ha. Czy ja bym mógł tak kawałeczek uciąć? Mam nożyk ze sobą. Tak jak zawsze. Proszę mnie zostawić w spokoju. Ale pan nie boi się. Tymczasem w pokoju numer 8. Jezu, jaki ja jestem niewyspany. Biegała w ręczniku na głowie, skakała po łóżku. Testowała je, czy aby na pewno nie jest zbyt madejowe. Boże, a potem jeszcze kazała spisywać tę historię. Mam przynajmniej nadzieję, że się nie zakochała. Mam nadzieję, że to nie ona. O, liścik pod drzwiami. Sprawdźmy. Dziękuję za wczoraj. Do zobaczenia dzisiaj. Pisarką nie będzie. Jezu, ja się muszę schować, ja muszę coś zrobić, zmienić. Albo się przemeldować. Ja tu nie wytrzymam drugiej takiej nocy. Boże! W saunie. Przepraszam. Co się dzieje? Dzień dobry, przepraszam, że obudziłem, ale ja się muszę ukryć. Co pan się to... Ja się tak ukryć muszę. Przepraszam, to jest dobrze, to jest wilgotne, ciemno. Nikt mnie tu nie znajdzie, mam nadzieję. O, tyle tu wilgoci. O Jezu, jeszcze,
Jeszcze pan. Tak, przepraszam najmocniej, ale co panowie tu robią? Pan Dawid dał mi klucz. Myślałam, że to będzie sauna dla mnie na wyłączność. Potrzebuję się wyspać. Ja też potrzebuję się tu schować. Pana też budził w nocy ten stukacz? Proszę pana, ja całą noc oka nie zmrużyłam, bo pode mną najpierw ktoś po łóżku skakał, nie wiem, jakieś figle, migle wyprawiał, a potem to wszystko opisywał zboczeniec jeden chyba, bo z maszyny do pisania to tylko dym musiał lecieć, tak, napitalał. Proszę pana. Głupia sytuacja, tak. No, ja bym powiedziała, że irytująca i frustrująca. Przepraszam, a jak pani ma na imię? Stefania. Witam, Przemysław. Chciałem powiedzieć, że tak. Ma pani wyjątkowo rdzawy kolor paznokci. Niech pan na to nie patrzy, nie? Nie mogę sobie z tą grzybicą poradzić już od lat. A tutaj jeszcze... Tak, wie pan co, no jak mówią, na basenie albo w saunie najłatwiej się zarazić. Tak. No właśnie, wiem i co, ale to... Wspaniały okaz. No... Chciałem się tu ugryźć, ale zaczyna się robić niekomfortowo. Przepraszam, czy ja bym mógł troszeczkę tak wziąć sobie kawałek? Nie. Mam nożyk. O, w życiu nie, naprawdę, przepraszam, ja jestem uczulona na ostrza. To ja was zostawię. Co? Niech pan nie wychodzi, bo niech pan... Nie puszczę, nie, jakby... Niech pani się nie boi, to nie będzie bolało. Nie. Kawałeczek. Nie. Kawałeczek. Jak obetnę pan... Nie. Chwilkę, proszę dać tą nogę. Pomocy! Tymczasem w recepcji. Naprawdę? Naprawdę. Kocham cię. Tak, ale byłem głupi. Jak ja mogłem cię podejrzewać? Ale nie tylko ciebie kocham. Jak to? Dawid, no, mam pojemne serce. Więc chcę, żebyś wiedział, że kocham ciebie. Ale nie tylko ciebie. Byłam w nocy u pana Alojzego. No wiem. No i jakby już ci uwierzyłem, że rzeczywiście tam skakałaś tylko. Tam skakałam i nic się innego nie zdarzyło. Panie, ale ja się... Panie Dawidzie! Ale piękny okaz! Nie, się wydarzyło. Panie, moment! Cisza! Po kolei. Pierwsza biegła pani Stefania, słucham. Panie Dawidzie, błagam, niech mnie pan ratuje przed tym szaleńcem. Szaleńcem. Kto jest szaleńcem? No ten tutaj. Szybko, przyznać się. Pan Przemek, szaleńc. Ja spokojny człowiek przecież. Tak, spokojny, złapał mnie za nogę, chciał mi uciąć palca, panie. Panie Przemku, Dawidzie. Nie wolno ucinać nóg. Nie wolno. Oj, nie uciąłem, tylko fragmencik wziąłem. Proszę zobaczyć, jaki dorodny. Panie Przemysławie, konsensualnie trzeba podchodzić do tego. Zgoda musi być, dopiero wtedy można takie rzeczy podejmować. Panie Dawidzie, pan mi obiecał, że ta sauna będzie tylko dla mnie, a tam mi się tutaj nagle dwóch facetów zwala i jeszcze ten zboczeniec. Znaczy jeden z nich okazał się zboczeńcem. Tak. Który? No, przepraszam. Ten, co mi uciął paznokcie, no przecież nie pan. No, to nie uciąłem, tylko wziąłem fragment. No, kluczyk musiał być nieprzekręcony w takim razie. Ja w takim razie żądam wezwania policji i zabezpieczenia tego szaleńca i przestępcy. Ale panie Przemysławie, bo widzę, że pan się zna idealnie na fungicydach. Dokładnie tak, i to jest taki fungicyd. To... Sam jesteś pan fungicyd. To może w takim razie umie pan też, bo rozumiem, że pan się idealnie zna na tym, no to pewnie na leczeniu też się pan zna. Ale to nie trzeba leczyć, to trzeba... No mówiłam, szaleniec. Nie, to musi się rozrastać. Jak w 98, kiedy znalazłam takiego kozaka, który dorósł mi do pięt. Ale pani Przemysławie, ale proszę zauważyć, że pani Stefania jest wzburzona. Trzeba jakby załagodzić tę sytuację. Może, ja nie mówię, że tak należy zrobić, ale może to jest rozwiązanie. Może pani Stefania zgodzi się oddać, użyczyć swojego tutaj fragmentu paznokcia pod warunkiem, że pan jej da coś w zamian. Ja od niego nic nie chcę, tylko święty spokój i żeby mnie nie nachodził. Może wyleczenie choroby będzie takim sposobem. Tak, nalejemy wody do skarpety, włożymy tam stopę i do kalosza. Zgadzam się z panem w zupełności. Niech pan wzywa policję
Panie Dawidzie, zanim ten szaleniec jeszcze komuś zrobi krzywdę, idę do swojego pokoju. Tym razem przekręcę kluczyk na wszystkie spusty. Panie Alojzy, ja przyniosę ręczniczek. Ada, nie mam żadnych ręczników. Właśnie, przepraszam, korzystając z takiego zgromadzenia, ja mu powiem to wprost. Czuję się tu napastowany się czuję. Molestowany. Jak to? Całą noc mi pani spać nie dała. No ale jak to? W ręczniku po łóżku pani skakała. Mieliśmy sprawdzić, bo twierdził pan, że to jest tylko wicełóżko. Tamten z dołu ciągle pukał, krzyczał, wody, wody. Przynieść panu wodę? A poproszę. A co ty to? Ja was zaskarżę. Oczy ci się szklą i mielą. Na lewo i prawo ci latają, Ada! Uspokój się! Jak to, Dawid, no! Mam na mnie oczy, tak patrzyłaś ostatnio! No teraz też patrzę, zobacz! Ci nie latają już oczy! Latają! Przepraszam, to ja, Stefania, znaczy sąsiadka z góry, mogę wejść? Proszę. Trochę niezręczna sytuacja. Wychodzi na to, że to pana oskarżałam o te wszystkie jakieś bezeceństwa, a pan tutaj poniekąd stanął w mojej obronie, kiedy ten szaleniec mnie napastował, więc ja chciałam przeprosić. Przeprosiny przyjęte? Tak. No głupia sytuacja. Głupia sytuacja. Niezręcznie. Niezręczna okropnie. Wypoczynek żaden. Absolutnie. Ale... No, ale... Ale? Ale? Oj. Ma pani taki ładny uśmiech. Dziękuję. To była moja praca dyplomowa. Ładny uśmiech? Tak. Tak, z zawodu jestem protetyczką. To wszystko tłumaczy. Tak. No, pański uśmiech też jest taki, powiedziałabym, hollywoodzki. On jest taki trochę literacki. Tak. Trochę, ale dziękuję, to miłe. Ja, wie pan, nie ukrywam, ja chciałam tutaj wyspać się w spokoju przez ten weekend, ale dziś wieczorem ten dancing i już godziny nie mogę oka zmrużyć, a literatura... Zawsze mnie usypiała. Niech pan nawet nie pyta, ile czytałam Krzyżaków w szkole średniej. Mnie też Krzyżacy usypiali. Naprawdę? Tak. Poczytać pani? I... Jest! Jest! Udało się! Wie pan co? To może zapraszam do mnie do pokoju. Dwie kondygnacje. To i tak za mało, ale zawsze lepiej niż jedna kondygnacja od tego szaleńca. Chodźmy. Chodźmy. Idę zanieść ręczniczek. Może ten pan z podusemki potrzebuje. Nie, nigdzie nie idziesz. Daj mi ten ręcznik. Dawid. Ada? Rozmawialiśmy o tym, że mogę kochać wielu panów. Pamiętam te ustalenia, nie wiedziałem tylko, że będą tak kłócić serduszko. Jest, udało się. Dzięki połączeniu fragmentu z pana policzka razem z fragmentem ze stopy pani Stefanii na ścianie powstał prawdziwy grzyb. Istna grzybnia. Panie Przemysławie, muszę tutaj zaprotestować. Panie Alojzy? Obsługa? Może zasnął? Panie Alojzy? Przyniosłam ręczniczek. Stefanio, słyszysz to? Ciszę? Nie, coś z dołu. Przepraszam, tak się zasłuchałam w twoją historię, że nie, przestałam zauważyć. Pani Alojzy, przyniosłam ręczniczek? A tak, to brzmi jak ta recepcjonistka. A Ada i Ada.
Musimy być ciszej. Dobrze. To może zakamuflujemy się pod kołdrą. Dzień wyjazdu. W recepcji. No i widzisz, dzisiaj wyjeżdżają, wszystkie epizody znów się kończą do następnych gości. No nie obrażaj się, Dawid. Ja bym chciał wycofać swoją zgodę na ten układ, który mieliśmy. Jak to? Moje serce ma pojemność tylko na jedną szklaneczkę miłości. Dawid, no to co my zrobimy? To w takim razie nie zgadzamy się, nie pasujemy do siebie. Najwyraźniej tak. Ja tyle gotowałem tę wodę w swoim sercu, że aż mi się wylała. Dawid! Ado. Dawid. Naprawdę cudowna jest ta powieść, ale musisz koniecznie do mnie przyjechać, no bo na 15 rozdziale to się nie może po prostu skończyć. Ja oddaję... Pani Stefanio, dzień dobry. Ja tutaj w imieniu hotelu chcieliśmy najmocniej panią przeprosić za te niedogodności, które panią spotkały. Proszę nic nie mówić. Wystąpiliśmy tutaj z inicjatywą, aby sprezentować pani pobyt w naszej drugiej filii w hotelu Stajnia Augiasza. Tam weekend mamy dla pani w naszym VIP roomie. Ale dla jednej osoby. Tak, dla jednej osoby. A to przepraszam, niestety chyba nie będę mogła przyjąć, bo tak umówiliśmy się z Alojzem, że co weekend będziemy się spotykać. Dzień dobry. A pan Alojza to... Jestem pewien, że można zrobić dla dwóch osób. Dawid, w takim naprawdę? Razie to nie będzie najmniejszy problem. Ale panu Alojzemu jeszcze się nie skończyła doba. Cudownie. Panie Dawidzie, to ja w takim razie mam taką kontrpropozycję, absolutnie płatną. Czy mógłby pan przyjechać w dowolnym i dogodnym dla siebie terminie do mojego schroniska z prelekcją na temat opanowywania insektów oraz innych stworzeń? Ja myślę, że taki specjalista jak pan to przydałby nam się bardzo dla poskromienia tej całej sfory czworonogów i nie tylko. Ależ oczywiście wezmę swój instrument. Nie mogę się doczekać, żeby go zobaczyć. Ja również. Do widzenia. Dawid. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia, pani Stefanio. Do widzenia. Dawid. Dawid, mam złamane serce. Ty widziałeś, jak on mnie potraktował? Ty widziałeś? Widziałem. Wyjechał z inną, a ja tak się starałam. Testowałam to jego łóżko. Chciałam być jego inspiracją. Dawid, co jest ze mną nie tak? Pani to taka jakaś jest zupełnie czysta i zdrowa. Ale muszę przyznać, że fantastyczne warunki, mnóstwo kurzu zmieszanego z wilgocią, pleśnią i grzybnią. Na pewno odwiedzę to miejsce i nie omieszkam zareklamować, że takich grzybów jak w państwa hotelu to nawet w lesie nie znajdziecie. Może akurat nie taką opinię byśmy chcieli, ale proszę po prostu powiedzieć, że wspaniały hotel, to będziemy zaszczyceni. O tak, och te grzyby. A panu widzę rośnie coraz więcej. Chyba jednak się zaraża. Widać, że nie mają państwo kontaktu, bo jednak jak dotknąłem tutaj pana, panie Dawidzie, to proszę zobaczyć na moją rękę. Rzeczywiście kontakt nam się skończył. To do zobaczenia. Do widzenia. Zapraszamy ponownie. Będzie trzeba zrobić remoncik tam na dole. To co z nami? Jaki jest twój problem, pytałaś. Taki, że nie dostrzegasz miłości, nawet jak jest obok ciebie. Szukasz jej gdzie indziej.
Może rzeczywiście tak jest? I przez to ta miłość leży na takim madejowym łożu. Idę posprzątać. W hotelu Madejowe Łoże pojawili się Stefania Kociulek. Nauczyłam się, że ponad wysypianie się w ciszy ważniejsza jest dobra literatura. Alojzy Kokpitowski. Nauczyłem się, że warto otwierać się na nowe gatunki literackie, zwłaszcza na romanse. Przemysław Kurka. Przyjechałem szukać grzyba na ścianie. Znalazłem na policzku, nodze i w innych narządach. Dawid. Pracownik hotelu. Człowiek od wszystkiego. Chyba powinienem skupić się bardziej na pracy w hotelu, a nie na miłości. Ada, recepcjonistka o zbyt pojemnym sercu. Dziękujemy za słuchanie i zapraszamy na kolejne słuchowiska.